Meczem z Brazylią polscy siatkarze zaczynają dzisiaj w Sofii turniej finałowy Ligi Światowej. Dla nas, tak jak mówię, to będzie pierwsze spotkanie, dla Brazylijczyków będzie to już mecz o wszystko. Po wczorajszej porażce z Kubą siatkarze Kanarynios nie mogą pozwolić sobie na kolejną porażkę, bo wtedy odpadną z rywalizacji już drugiego dnia zawodów. Polacy mogą więc wysłać do domu najlepszą drużynę XXI wieku: trzykrotnych mistrzów świata, mistrzów olimpijskich i naszą zmorę. Przez 10 lat, od 2002 do 2012 roku nie potrafiliśmy ograć Brazylijczyków w meczu o stawkę. Owszem, zdarzały się zwycięstwa w sparingach, ale w meczach Ligi Światowej, czy na Mistrzostwach Świata, czy na Igrzyskach Olimpijskich ta sztuka nam się nie udawała. Ale w tym roku Polska to jest zupełnie inna drużyna. W tym roku Polacy w fazie grupowej Ligi Światowej ograli Brazylijczyków trzy razy w czterech spotkaniach. Polacy zbudowali pewność siebie. Coś, czego brakuje w tej chwili Brazylijczykom. Rozmawiałem wczoraj z trenerem Bernardo Rezende i on mówi, że to Polacy są zarówno faworytem tego dzisiejszego meczu jak i całego turnieju finałowego Ligi Światowej, bo właśnie zbudowali pewność siebie. Przypomnę, przed rokiem brąz Ligi Światowej, brąz Mistrzostw Europy i drugie miejsce na Pucharze Świata. To wszystko napędzało naszych zawodników, którzy w tym roku, tak jak powiedziałem, trzy razy ograli Brazylię w fazie grupowej. I to Brazylijczycy są teraz pod ścianą, i to Brazylijczycy, jak mówi Michał Winiarski, mają nóż na gardle. Jeśli przegrają, odpadają, a nie czują się w wsparciach z Polakami dobrze. O tym opowiadał właśnie wczoraj trener Bernardo Rezende, że oni muszą spróbować odbudować pewność siebie, która jest teraz po stronie Polaków. Tym bardziej, że Biało-Czerwoni nie skupiają się na problemach Brazylii. Rozmawiałem wczoraj z nimi tuż po zakończeniu spotkania Kuba-Brazylia, w trakcie którego nasi trenowali. No i wszyscy mówią, że muszą skupić się tylko i wyłącznie na swojej grze, bo to, to, to może doprowadzić do sukcesu, bo to to może przynieść sukces. Nieważne jak zagra Brazylia, ważne jak zagramy my. To powtarzają nasi siatkarze, którzy no, naprawdę wygląda na to, że są w formie, że są w gazie i muszą to dzisiaj pokazać w starciu z brazylijczykami. Jeśli się uda, już dziś zapewnimy sobie awans do półfinału i jutrzejszy mecz z Kubą zdecyduje tylko o tym, czy wyjdziemy z tej grupy z pierwszego czy z drugiego miejsca. Gdyby odpukać nie udało się pokonać dzisiaj Brazylii, jutrzejszy mecz z Kubą będzie najważniejszy, bo trzeba go będzie wygrać, żeby awansować właśnie do półfinału Ligi Światowej. Ale skupmy się na tym dzisiejszym spotkaniu. Brazylia gra z nożem na gardle, o czym mówi Michał Winiarski, a wtedy gra dużo lepiej niż zwykle. Zresztą w latach poprzednich Brazylii zdarzało się przegrywać po jednym spotkaniu na Mistrzostwach Świata czy na Igrzyskach Olimpijskich, a później wygrywała, tak jak w 2010 roku albo dochodziła do finału tak jak w roku, finału, tak jak w roku 2008. Także czeka nas dzisiaj naprawdę trudne spotkanie z tym, że Brazylia nie wygląda już tak silnie jak wyglądała e, przez 10 poprzednich lat, za to Polacy wyglądają zdecydowanie lepiej. I może na tym opierajmy nasz optymizm. Sophie dla Sport.pl Kacper Merk, Talk FM.